Rozłożyć na czynniki metodą grupowania. No i to, co mamy rozłożyć, to jest taki trumian kwadratowy, t kwadrat odjąć 2, t odjąć 15. No i tak jak pokazywałem w poprzednich filmach, metoda grupowania polega na tym, że szukamy takich dwóch liczb, parę liczb a i b, takich, że a razy b jest iloczynem współczynnika przy najwyższej potędze. W tym wypadku ten współczynnik jest równy 1. I tego współczynnika wolnego, czyli w tym przypadku to jest po prostu minus 15. No i jak mamy ten współczynnik przy najwyższej potędze równy 1, to tutaj się to dodatkowo upraszcza, bo wiemy, że ten rozkład w tym szczególnym przypadku ma postać T dodać A razy T dodać B. No i dlatego ten iloczyn musi być minus 15, bo jak wymnożymy, to współczynnik wolny jest minus 15. No a suma tych parametrów musi dać ten współczynnik przy pierwszej potędze naszej zmiennej, czyli minus 2. No jeżeli znajdziemy takie dwie liczby, no to będziemy mieli taki rozkład. No to popatrzmy, jak można rozłożyć minus 15 na czynniki. No, minus 15 to jest ujemna liczba, czyli widzimy, że a i b muszą mieć przeciwnych znaków. No to weźmy na próbę taki rozkład. 1 i minus 15. Musimy teraz sprawdzić sumę. Może ja tutaj będę zapisywał od razu te sumy. Ile to jest a dodać b. 1 odjąć 15, czy też 1 dodać minus 15, na jedno wychodzi, to będzie minus 14. Czyli to nie jest minus 2, czyli to nie jest dobry rozkład. No to weźmy minus 1 na przykład i plus 15. Wiemy, że muszą być muszą przeciwnych znaków. No, no to tutaj dostaniemy plus 14. No to też jest źle. Weźmy rozkład następny. 3 razy minus 5. To 3 dodać minus 5 to będzie minus 2. Czyli... Znaleźliśmy dobry rozkład. Gdybyśmy wzięli minus 3 i plus 5, to wtedy w sumie byśmy dostali plus 2, czyli to nie byłaby dobra para liczb. No ale tutaj mamy dobrą parę, to jest dobre rozwiązanie. I teraz ta metoda grupowania mówi, że musimy ten środkowy wyraz, ten wyraz pierwszego stopnia, rozdzielić na dwie części. Zgodnie z tym rozkładem, który tutaj znaleźliśmy, że dwójkę rozłożymy przedstawienie jako sumę trójki i minus piątki. jest tak. Te pozostałe człony ja tutaj przypiszę. Odjąć 15. No a zamiast tego minus 2t napiszemy sobie właśnie plus 3t. Odjąć 5t. No i teraz mamy sumę czterech składników, które możemy podzielić na dwie grupy. Możemy wyróżnić dwie pary. I w każdej z tych par wyciągniemy wspólny czynnik przed nawias. Tutaj wyciągniemy to, co się da. W tym wypadku można wyciągnąć t. No i w nawiasie zostanie mi t plus 3. No bo teraz razy t to jest t kwadrat, te razy 3 to będzie 3t. To się zgadza. A tutaj z tej drugiej grupy mogę wyciągnąć wspólny czynnik minus 5. I w nawiasie zostanie mi t minus 15 podzielić przez minus 5 to będzie plus 3. No i teraz widzimy, że mamy wspólny czynnik t plus 3. Zapisałem to wyrażenie jako sumę dwóch składników. I one mają wspólny czynnik, oba te składniki, którym jest właśnie ten cały nawias T plus 3. No ja mogę wyciągnąć ten wspólny czynnik przed nawias. Mogę go napisać przed nawiasem, mogę, że, mogę go napisać za nawiasem. Skoro on tutaj jest z prawej strony, no to napiszę go z prawej strony. Może to będzie wtedy lepiej widoczne, o co chodzi. Tutaj mamy trójkę. No a tutaj po wyciągnięciu przed nawias mamy z pierwszego znania nam T, no bo T razy ten cały nawias, no to będzie to wyrażenie a z drugiego zostanie nam minus 5, bo minus 5 razy cały ten żółty nawias to będzie to wyrażenie. No i to jest szukany rozkład na czynniki. Znalazłem go. To jest wynik. Zadanie jest rozwiązane. Tutaj możesz jeszcze mieć wątpliwości. Dlaczego ja tutaj rozłożyłem to w takiej kolejności? Dlaczego napisałem 3t minus 5t, a nie na przykład minus 5t plus 3t? No i to okazuje się, że to akurat jest wszystko jedno, więc może zróbmy to tym drugim sposobem też, i zobaczmy, że to jest wszystko jedno, że to prowadzi nas do tego samego wyniku. Czyli napiszę minus 5t plus 3t. No i teraz mogę znowu pogrupować tak jak poprzednio. To z tym i wyciągnąć przed nawias wspólny czynnik, którym będzie znowu t. A to, co zostanie w nawiasie, to będzie t odjąć 5. Tutaj z tej drugiej grupy mogę wyciągnąć wspólny czynnik, którym jest 3, czyli dodać 3 i tutaj zostanie mi T, minus 15 będzie przez 3, to będzie minus 5. Może ja tu oddzielę, żeby było wiadomo, że to jest co innego. I teraz mogę znowu wyciągnąć wspólny czynnik, T minus 5, przed nawias, czy też za nawias, napiszę go z prawej strony, a w nawiasie zostanie mi co? Z pierwszego zostanie mi T, a z drugiego zostanie mi plus 3. No i widzimy, że Dostaję dokładnie ten sam rozkład. t plus 3 razy t minus 5. Tutaj też mam t plus 3 razy t minus 5. W odwrotnej kolejności napisane, ale mnożenie jest przemienne, więc to naprawdę jest ten sam rozkład. No Więc widzimy, że metodą grupowania możemy łatwo odgadywać rozkłady takich prostych trójmian kwadratowych. Jak to się robi w pamięci i się pisze wynik od razu, no to to jest naprawdę bardzo szybki sposób, jeżeli ten rozkład jest taki prosty. Czyli jeżeli istnieją takie liczby a i b które są całkowite. No to jeżeli takie istnieją, to łatwo je odgadnąć, jak widać.